Mandala to słowo, jakie wywodzi się z sanskrytu, oznacza koło. Jeśli chcielibyśmy zgłębić jego etymologiczne znaczenie, to budowa słowotwórcza wyrazu mandala składa się z dwóch składowych. Manda, czyli esencja, oraz la, co oznacza przestrzeń, pojemność, więc ich połączenie daje nam esencję przestrzeni, esencję życia. Mówi się, że mandala to cykl życia, symbol nieskończoności, pewnej trwałości, bez początku i bez końca, niczym wciąż powiększający się wszechświat. Psycholog Karl Gustav Jung wykorzystywał symbole oraz ich znaczenie w swojej praktyce, w pracy z podświadomością przez sztukę. Dostrzegał, jak konkretne wzory, mandale, okręgi pozostawiają różne ślady, wzorce i skojarzenia w różnych religiach i kulturach. Jung twierdził, że chęć malowania mandali pojawia się w momentach głębokiego, intensywnego rozwoju osobistego w celu przywrócenia równowagi. Mandala służy przywróceniu istniejącego wcześniej porządku. Ale służy także twórczemu celowi, jakim jest nadanie wyrazu i formy czemuś, co jeszcze nie istnieje, czemuś nowemu i niepowtarzalnemu. Proces ten przypomina wznoszącą się spiralę, która rośnie w górę, jednocześnie powracając raz za razem do tego samego punktu. Jeśli pragniesz spróbować, jak to jest malować mandale, to zapraszam Cię na warsztat, poczuj siebie i swój twórczy potencjał, szczegóły znajdziesz w opisie.